Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Leszkiem Szostakiem. Witaj, Leszku. Witam serdecznie w tych ciekawych czasach. Obyś żył w ciekawych czasach. Takie jest przekleństwo, zdaje się, chińskie. No, dla dziennikarzy to jest raj, raj na ziemi. No właśnie. Ja myślę, że zaczniemy od spraw zza Atlantyku, czyli z twojej strony Atlantyku. Ja myślę, że taka ciekawa postać, jaką jest, on jest Jeffrey Epstein. Tak, był. Jest albo był, no trudno to tak do końca powiedzieć. Ja podejrzewam, że on może gdzieś tam pod pustynią nagie w jakimś bunkrze izraelskim przebywa, ale oczywiście nie mamy na to żadnego potwierdzenia. Co w sprawie Epsteina uważasz jest nowego i ważnego, żeby zakomunikować? Dla tych, którzy się dopiero wczoraj urodzili albo nie oglądali żadnych mediów, przypominam, Epstein zginął, umarł, powiesił się w więzieniu w Nowym Jorku w 19 roku. Najlepiej strzeżone więzienie na świecie. Najlepszy żonem w sytuacji następującej. Strażnicy, którzy tego dnia pełnili swoją wartę, byli niedoświadczeni, zostali wymienieni. Nagle strażnik również, kamery również nie działały, tak zwane wewnętrznego obiegu, CCTV, a w tym samym właśnie więzieniu, a współwięzień został przeniesiony do innej celi tuż przed śmiercią Epsteina. Także tutaj, jak to mówią, no, trzy przypadki, które były absolutnie nieprzewidziane. No, w każdym razie Epstein został znaleziony w celi. Patolog, który robił sekcję zwłok, okazuje się, to nie był ten patolog, który robił raport patologiczny, natomiast konkluzja była tak zwane powieszenie miękkie, czyli takie, kiedy człowiek zwisa na przykład z klamki albo w jego przypadku z łóżka. Natomiast rany na ciele wskazywały na to, że Epstein umarł należąco. W związku z czym, no, jeszcze nie znam takiego, co się powiesił należąco. Natomiast patolog, który rzeczywiście jest osobą wiarygodną, który zrobił tam dziesiątki tysięcy sekcji zwłok, stwierdził, że złamania kręgów szyjnych są absolutnie niekompatybilne z tak zwanym miękkim powieszeniem, ponieważ normalnie powieszenie to jest tam jeden kręg szyjny, który pęka, a tam były dwa i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził w graficzne obrazy i spływania krwi i tak dalej. Natomiast fakt faktem, że Tucker Carlson, chyba najbardziej znany dziennikarz, już niezależny w Stanach Zjednoczonych, kiedyś pracujący dla Foxa, w każdej swojej okoliczności, nawet w rozmowie z Trumpem, cały czas podkreśla, że wszyscy wiemy dokładnie, że Epstein został zamordowany. Dlaczego mógłby zostać zamordowany? No, dlatego, że od wielu lat prowadził taką ciekawą operację, a w ogóle był nauczycielem matematyki od początku swojej kariery, potem gdzieś tam strzelił się w rynki finansów. W momencie, kiedy umarł, w cudzysłowie oczywiście, był wart około 500 milionów dolarów, miał inwestycje w różne fundusze, ale również miał nieruchomości w Nowym Jorku, na Florydzie, na tej słynnej wyspie, na Wyspach Dziewiczych i tak dalej, i tak dalej. Pytanie pozostaje zawsze na koniec, dla kogo pracował, skąd miał te pieniądze. Kto go zabił, czy go zabił, i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że ciekawa postać w tym sensie, że był związany z Mossadem. To są spekulacje, ale tutaj raczej wątpliwości dużych nie ma. Jego współpracowniczka Ghislaine Maxwell, która obecnie odbywa wyrok 20 lat więzienia za no, ściąganie mu tych młodych dziewczyn, bo o to głównie Epstein był oskarżony i osądzony. Co się w ogóle działo z jego wyrokami? Pierwszy wyrok nastąpił w 2009 roku na Florydzie. Matka jednej z młodych takich dziewczyn nieletnich poskarżyła policji, że jej córka została seksualnie wykorzystana przez Epsteina na Florydzie, za co został postawiony przed sądem i w magiczny sposób jego adwokat, z tego co wiem, właśnie Alan Dershowitz, jeden z osób wymienionych na tej słynnej liście 200 nazwisk, pomiędzy innymi nazwiskami jak Bill Clinton, czy Michael Jackson, czy
czy Naomi Campbell, czy Kevin Spacey, tam jest cała plejada. Mnoży się książę Andrzej. Mianowicie prokurator w tej sprawie pozwolił na to, żeby Epstein dostał tak zwany deal, czyli ułożył się z prokuratorem i za bardzo niski wyrok 13 miesięcy w więzieniu, które trudno nazwać więzieniem, bo to był jedno ze skrzydeł aresztu chyba w Palm Beach, takie bogate miejsce na Florydzie dla milionerów, multimilionerów. I tam sobie 13 miesięcy przesiedział, z czego 12 godzin dziennie mógł 6 dni w tygodniu wychodzić do pracy. I potem wracał sobie do tak zwanej celi, która pewnie przypomina pokój w hotelu. I ten tak zwany deal został skonstruowany przez Alana Dershowitza, który również jest wymieniony w tej liście, że był na tej wyspie tak zwanym, latając tak zwanym Lolita Express, słynnym samolotem Epsteina, wielokrotnie. 13 miesięcy więzienia i tak zwany przywilej, żeby już więcej nie był skarżony z tego samego oskarżenia. Tak zwana ochrona przed przyszłym oskarżeniem. A być może sprawa została uciszona poprzez taki prosty efekt, że Epstein powiedział im, że ma taki materiał na takich ludzi właśnie jak książę Andrzej, czy Bill Clinton, czy inni, nawet tam Trump jest wymieniony, ale Trump w żaden sposób nie jest wymieniony z żadnym dowodem. W związku z czym być może ci ludzie, którzy stali za Epsteinem i byli na tych taśmach, przekonali prokuratora, że dla dobra publicznego, być może nawet i Obama w jakiś sposób był powiązany, bo wiemy, że Epstein, jego ludzie Epsteina byli w Białym Domu kilkadziesiąt razy. W związku z czym no, sprawa, że tak powiem, ucichła. Dopiero w 2019 roku Epstein został ponownie aresztowany. No i tutaj wiadomo, jak to się skończyło, odprowadzony do tego więzienia aresztu tymczasowego w Nowym Jorku, oczekując procesu, nagle umarł. Epstein wiemy na 100% we wszystkich swoich posiadłościach, w pokojach, w sypialniach, w łazienkach miał kamery zamontowane, na których nagrywana była cała ta działalność, w cudzysłowie oczywiście. I te taśmy przechowywał, nie taśmy, tylko tak zwane twarde dyski w swoich sejfach, między innymi w swoim apartamencie w Nowym Jorku. Podejrzewam, że kopie tych dysków twardych są w wielu miejscach. Podejrzewam, że te dyski również posiada Julian Maxwell i sam on to wielokrotnie powtarzał, że jest to polisa ubezpieczeniowa. No, zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie wisi na włosku, ponieważ bardzo dużo osób jest inkryminowanych właśnie w tych materiałach. Słynna dziennikarka Megyn Kelly, która prowadzi własny taki talk show, ma kilka milionów obserwujących, powiedziała, że jeszcze od Epsteina usłyszymy, co ma to znaczyć, nie wiem, być może nawet jakieś nagrania osobiste jego. Nie podejrzewam, żeby potwierdzała fakt, że Epstein żyje, natomiast to, co sugerowałeś, nie ma żadnej wątpliwości, że Epstein rzeczywiście był agentem Mossadu. Sam koncept, że Ghislaine Maxwell również jest półżydówką, aczkolwiek od strony ojca, czyli niby to się nie liczy, ale ojca, który był, oprócz tego, że był multimilionerem, magnatem medialnym, człowiekiem takim flamboyantnym, takim troszeczkę, no, ciekawa postać, o nim można filmy nakręcać, bo był Robert Maxwell, to przybrane nazwisko, oryginalnie nazywał się Jan Ludwik Hyman Benjamin Hock, czeski Żyd, który uciekł w czasie okupacji, walczył w armii, w każdym razie, jak już wojna się skończyła, ożenił się z matką Ghislaine Maxwell, która pochodziła z bardzo dobrego rodu, pochodziła z rodziny tak zwanych Hugenotów. Przez to, że ożeniła się, wyszła za niego za mąż, została ekskomunikowana. Ta arystokracja była połączona z linią królewską Francji. Matka tej Julian Maxwell skończyła Sorbonę, później zrobiła doktorat w Oksfordzie. Także matka miała bardzo porządną, wyedukowaną, no ale córka tutaj niestety poszła na manowce i przez to, że ojciec właśnie, ten ojciec, Julian Maxwell, był potrójnym agentem, bo to jest potwierdzone, to możecie nawet w Wikipedii przeczytać,
agentem Mossadu, M16 brytyjskiego i KGB. I zmarł tragicznie śmiercią dziwną, tajemniczą na Wyspach Kanaryjskich. Znaleziono jego zwłoki płynące koło jachtu, jego jachtu nazwanego zresztą imieniem Julian, jego córki. Być może była to jakaś tam egzekucja, natomiast faktem jest, że przed śmiercią zdefraudował 500 milionów funtów, kradnąc pieniądze z funduszów emerytalnych swoich pracowników w wielu firmach, które miał. Jego dwóch synów, zdaje się Ian i Kevin, również byli oskarżeni o oszustwa maklerskie. Także tutaj ciekawa rodzina, ale zważywszy, że ojciec partnerki Epsteina był agentem Mossadu i sam Epstein, i był Żydem, czeskim Żydem. Sam fakt, że Epstein również był Żydem, jest bardzo prawdopodobne, że ta sieć rozpętana wokół najsłynniejszych, najsławniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, oczywiście to myślimy o księciu Andrzeju, być może służyła właśnie temu, żeby stworzyć no, taką amerykańską wersję afery podkarpackiej. No oczywiście ciąg dalszy tego być może usłyszymy, ponieważ jak to powiedział sam Epstein, gdyby ujawnił swoje materiały, dwóch panów nie zostały prezydentami Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy miał to na myśli, na pewno Clinton, ale nie wiem, czy on miał na myśli Obamę czy Donalda Trumpa, być może właśnie Obamę. Także tutaj materiał był rzeczywiście gorący i no, w tym temacie mogę tylko zamknąć, że zdecydowanie te materiały gdzieś tam istnieją. Niektórzy uważają, że Ghislaine Maxwell nie wyjdzie żywa z więzienia. Nie wiem, jak ten temat się zakończy. Natomiast jest to chyba największa afera, jakakolwiek miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o tak zwane high life, osoby VIP-owskie z życia Hollywoodu, polityki i tak dalej, i tak dalej. No ja na temat Epsteina no, mam podobne informacje, większość sprzed paru lat, więc dobrze, że przypomniałeś te sprawy i myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu. Ale jeśli wolno, bo zapomniałem, to jest bardzo ważne, co świadczy o tym, że ojciec Julie Maxwell był tak wysoko postawionym agentem, a został pochowany na Górze Oliwnej, a na jego pogrzebie było 8 byłych agentów Mossadu i Yitzhak Shamir. Także zdecydowanie no, najlepsze miejsce dla Żyda, żeby spocząć, plus obecność agentów Mossadu, nie jest to przypadkiem. Także wiemy, kto te twarde dyski w tej chwili posiada. Tak? W tej chwili możemy się zastanawiać, dlaczego Izrael na przykład tak panoszy się w Gazie. No właśnie dlatego, że być może właśnie niektóre te materiały na pewno na amerykańskich polityków właśnie są w posiadaniu Mossadu, w związku z czym ta wojna przebiega dokładnie tak, jak Izrael chce, a nie tak jak na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny, o którym może będziemy mówić. No to właśnie przejdźmy może do sprawy Trybunału. Jest, że tak powiem, konflikt na linii państwo położone w Palestynie, czyli Izrael i RPA na przykład. RPA kiedyś było wielkim sojusznikiem Izraela w czasach, kiedy był apartheid, kiedy rządzili tam biali. Współpraca RPA z Izraelem była bardzo, bardzo bliska. Potem po przejęciu władzy przez czarnych w RPA te kontakty się osłabiły, a teraz przechodzą na taki etap, no w pewnym sensie pewnej wrogości. RPA wydaje się jako bogaty kraj, jako też członek BRICS-u, może sporo zaszkodzić Izraelowi. Izrael sobie zszargał reputację w opinii światowej, zwłaszcza w środowiskach lewicowych. Jest bardzo źle i coraz gorzej postrzegany. No, że rządy od czasu upadku apartheidu w RPA też są generalnie lewicowe, bo przecież Afrykański Kongres Narodowy, którego ważną częścią jest Komunistyczna Partia Afryki Południowej, no rządzi tam, że tak powiem,
nie dzieląc się z nikim tą władzą. Czy sądzisz, że zaangażowanie się RPA i innych państw w ten sąd nad Izraelem, w ten pewien trybunał dotyczący ludobójstwa dokonywanego na Palestyńczykach może mieć decydujące znaczenie w tej sprawie? No, miejmy nadzieję. Natomiast to, że robi to Południa Afryka jako inicjator tego procesu, jest to oczywiście bardzo wiarygodne, no bo wiadomo, Południowa Afryka jest takim symbolem apartheidu. I w tej chwili warto, żeby przypomnieć naszym widzom, że Międzynarodowy Trybunał Karny, w tym przypadku ten pozew odnosi się pogwałcenia tej konwencji z 1948 roku i ja odszukałem definicję, za co skarży Południowa Afryka właśnie Izrael. To chodzi o akty popełnione z zamiarem zniszczenia w całości lub części narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej grupy. I tutaj można powiedzieć, że izraelska okupacja Gazy czy Zachodniego Brzegu zdecydowanie, mówimy o śmierci ponad 22 tysięcy cywili, zabijanie personelu medycznego, dziennikarzy oczywiście, pracowników ONZ-u, no spełnia te wszystkie wymogi. Wczoraj jeszcze widziałem wypowiedź, tam jest taki dziennikarz z Al Jazeera, który stracił żonę, trzech synów, wnuka, tam po prostu bezdyskryminacyjnie armia izraelska morduje po prostu jak popadnie. Oczywiście używając argumentu, że Hamas ukrywa się za populacją cywili, co jest idiotyczne. A Międzynarodowy Trybunał Karny w 2021 roku uznał, że Palestyna jest państwem, co jest bardzo ważne, i uznał tą Palestynę w składzie właśnie Gazy, Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimy. To nadaje, że tak powiem, prawnego charakteru temu pozwowi. Sam Izrael nie jest członkiem tego Trybunału Karnego. USA jest, ratyfikował tą konwencję, ale później, uwaga, wycofał swój podpis. Oczywiście nie ma wątpliwości, że mając na uwadze trudną sytuację w tej części świata, będąc sygnatariuszem tego paktu, miałby problem w bronieniu ludobójstwa i okupacji sionistycznej wobec Palestyńczyków, która przecież nie zaczęła się 7 października. Następnym dowodem jest obecna wizyta Antoniego Blinkena, którego dzisiaj możecie widzieć w różnych mediach, sekretarza stanu Zjednoczonych, który był w krajach arabskich, między innymi zatrzymał się w Izraelu, był w Jerozolimie. A potem spotkał się z Netanyahu i tam wyraźnie zostawiono Netanyahu pełną swobodę w doprowadzeniu ostatecznego rozwiązania konfliktu palestyńskiego. Także nie związano rąk Netanyahu, nie narzucono mu żadnych konkretnych warunków. Jest nadzieja, że właśnie populacja Izraela, bo widzimy dużo protestów, szczególnie w Tel Awiwie i Hajfie, i nastąpi rozłam w rządzie. Widzieliśmy w tej chwili, że pojawiają się już wyraźne podziały. Niektórzy uważają, że Gazę trzeba spacyfikować, trzeba wprowadzić nowe siedliska, a niektórzy uważają, że Gazę trzeba zostawić Palestyńczykom. Oczywiście tutaj chodzi o Trybunał Karny i rolę takiego Netanyahu. Pamiętam, jeszcze niedawno mówiono, że Władimir Putin jest ludobójcą i powinien stanąć przed Trybunałem Karnym, tak samo jak stanął Karadzic, tego powiedzam, jak się ten drugi Jugosławianin nazywał, Karadzic i po wojnie jugosłowiańskiej i dostali od razu wyroki, jeden z tego co pamiętam chyba się zabił. Natomiast Putin nie może być z tego prostego powodu ścigany znaczy Amerykanie nie mogą podpisać wyroku na Putinie, ponieważ nie są sygnatariuszami. Do tego już wiemy w tej chwili, że Putin również będzie wolny od odpowiedzialności, jeżeli takakolwiek istnieje. Tak mówię, że w odpowiedzi na tą wzrastający sentyment, antysentyment, czy sentyment antyizraelski, właśnie syoniści przystąpili do kontrataku. I to jest bardzo charakterystyczne. Jak łączymy te kropki,
przez kim wysłali swoją delegację do Hagi 2 czy 3 dni temu, składającą się z tak zwanych ekspertów prawnych, ale również jest tam tak zwana ofiara Holokaustu. A w świecie zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, na liberalnych uniwersytetach, takich jak Harvard na przykład, dokonało czystki wśród władz uczelni, jak również stworzono tak zwane czarne listy studentów, gdzie podano nazwiska, ich zdjęcia na plakatach różnych. Natomiast najgorsze konsekwencje, bo tam prezydenta uniwersytetu można zawiesić czy wylać, oczywiście gigantyczne konsekwencje karierowe, ale dla tych studentów, przyszłych absolwentów, jest to, że ich nie zatrudnią na Wall Street, bo głównie do tych uniwersytetów oni tam idą, żeby dostać super pracę. Idą, kończą prawo, potem jakieś finanse, potem dostają fajne posady właśnie na giełdzie. Natomiast no, za nimi poszły takie wilcze bilety i już tych prac nie dostaną. W Kanadzie, ponieważ tutaj mieszkam, ciekawa rzecz powstała ostatnio, mianowicie firma Diamond & Diamond, taka firma prawnicza, pozwała, ona ma swoje filie oczywiście w większych miastach kanadyjskich, pozwała największe uniwersytety, tak jak McMaster, UBC i Concordia, w sumie o 300 milionów dolarów. I podstawą tego pozwu jest, a w imieniu to robi w ogóle organizacji żydowskiej, jak to się nazywa, The Loafer Project. I ten pozew jest za reakcję na wydarzenia 7 października i nazywanie Izraela państwem ludobójczym i tolerowanie antysemityzmu. Także trzeba to podkreślić, dlatego że najlepszą obroną jest atak. I w tej chwili wszyscy ludzie oczywiście koncentrują się na tym, co sfałszowane media mówiły, co się wydarzyło w tych kibucach 7 października i tak dalej. Natomiast już zapomnieli, że w zasadzie Izrael ani nie walczy o zakładników, ani nie chce dojść do żadnego porozumienia pokojowego. Natomiast głównym celem Netanyahu w tej chwili jest ludobójstwo, jest zagłada tej ludności palestyńskiej i do tego, żeby nigdy nie wrócili do stanu sprzed 7 października. Czyli taka Gaza w pigułce, nie wiem, zamknięcie populacji 2 milionów ludzi na terenie, gdzie może się zmieścić 200 tysięcy i zmuszenie ich do opuszczenia tego terenu, emigracji. Plus oczywiście pełny zamordyzm na zachodnim brzegu. Więc w tej chwili media prosyjonistyczne i poprzez takie właśnie komórki, czułki właśnie jak tutaj w Kanadzie, ale i w Stanach Zjednoczonych, jak mówiłem, powodują, że każdy będzie się bał skrytykować Izrael za to, co robi, bo konsekwencje są finansowe i prawne oczywiście. Tak na przykład sam fakt, że my mówimy o tym, nie będę wymieniał tej organizacji w Polsce, która ściga, znaczy donosi do prokuratury, najlepszy przykład jest Monika Jaruzelska po wywiadzie z Grzegorzem Braunem, że po prostu ludzie będą boli się otworzyć buzię, bo nawet jeśli mówią prawdę, no to dostaną pozew sądu i będą musieli wydać pieniądze, żeby się bronić przed czymś, co jest oczywiście absurdem. Także tutaj ten modus operandi znamy już od dawna, natomiast no, ci, kto mają kasę, oczywiście determinują rzeczywistość nie tylko medialną, ale też i prawną. Zanim przejdziemy do spraw już czysto polskich, czy jakieś nowości na początku wyborczego roku w Stanach Zjednoczonych? Czy uważasz, że jest coś, o czym warto powiedzieć, bo ten rok bardzo ważny ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych? Sąd Najwyższy Colorado w tej chwili, przepraszam, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozważa decyzję Sądu Najwyższego Stanu Colorado usunięcia Trumpa z list tak zwanych praw wyborczych. Podobną próbę usunięcia go podjął stan Maine, ale bezskutecznie. Stan Colorado sam w sobie, sekretarz stanu, bo sędzia najwyższy stanu Colorado go wyjął z listy, natomiast sekretarz stanu zatwierdził Trumpa na liście. Ma nastąpić decyzja, wyrok za parę tygodni
Presja jest czasowa, ponieważ tak zwane primaries, czyli prawybory, mają się zacząć już niedługo. I no, oczywiście, żeby te wybory prezydenckie miały sens, stan prawny Trumpa musi być wyjaśniony. Wszystko wskazuje na to, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zadecyduje korzystnie dla Trumpa, bo byłby to oczywiście precedens, pozbawić głównego kandydata Partii Republikańskiej szansy startowania w prawyborach. Natomiast przypominam wszystkim, że cały problem jest w tak zwanym artykule 14 Konstytucji i podkładką dla tych prób usunięcia Trumpa jest tak zwana partycypacja w insurekcji, która została wymyślona w stosunku do konfederatów ze starych, dawnych czasów. Natomiast zastosowanie tego artykułu do Trumpa jest, wydaje się, kompletnie absurdalne, ponieważ Trump nie został formalnie oskarżony za udział w insurekcji. I tam jeszcze jest jeden paragraf, który mówi o tym, że osoba, która brała udział w insurekcji albo jest podejrzana o branie udziału w insurekcji, nie może pełnić urzędów państwowych czy innych. Także tutaj mamy oczywiście taki dyskurs prawny, który dzisiaj mamy również w Polsce na inny temat, o czym mam nadzieję, że za chwileczkę możemy dwa słowa wymienić. Natomiast ta taka nadinterpretacja czy interpretacja, no nikim nie zabroni. Wszyscy, którzy nienawidzą Trumpa i tego MAGA ruchu, robią wszystko, żeby udowodnić, że Trump jest przestępcą i nie powinien kandydować, ponieważ wiemy, że ma gigantyczną przewagę nad wszystkimi pozostałymi kandydatami Partii Republikańskiej. I zważywszy na sytuację Bidena, który jest w tej chwili przesłuchiwany jeszcze, nie jest oficjalnie impeached, jak to mówicie, ale jest w tym kierunku proces prowadzony, no zdecydowanie gdyby stanęli ramię w ramię, no to Trump, no, gdyby nie sfałszowano wyborów, wygrałby. Natomiast jest jeszcze jedna postać, Roberta Kennedy'ego Juniora, który startuje jako, przynajmniej ma zamiary, bo jeszcze nie zaczął, jeszcze nie ma wyborów prezydenckich, ale odszedł od Partii Demokratów, ponieważ był bojkotowany. On zdecydowanie odebrałby głosy zarówno demokracie, czy to byłby Biden, czy jakiś tam jego następca typu Kevin Newsom, obecny gubernator Kalifornii, czy taki Robert Kennedy. Także zdecydowanie mielibyśmy tutaj podział głosów i z niekorzyścią dla Trumpa. Powiedziałbym tak, że start Roberta Kennedy'ego w wyborach, a będzie startował, jest złą wiadomością dla Trumpa. Natomiast czy Biden dojedzie do wyborów? Mam wątpliwości. Być może dojdzie do oddania przez niego władzy i stworzenia jakiegoś precedensu, że przed całym kongresem Partii Demokratycznej Kevin Newsom zostanie wysunięty jako kandydat na wybory prezydenckie. Wtedy będzie, tak powiem, przystojny Kevin Newsom przeciwko przystojnemu Robertowi Kennedy'emu, no i może nie taki przystojny Donald Trump. Natomiast zanim rzeczywiście ruch jest solidny, wygląda na to, że no, czegoś takiego w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie było. Trump ma 3 czy 4 aktywne procesy sądowe o różne rzeczy, o zdradę, dokumenty tajne, finansowe również, o podatki w stanie Nowy Jork, a pomimo tego jest z dnia na dzień coraz silniejsi. Natomiast nie sądzę, żebyśmy się musieli w tej chwili jeszcze o to martwić. Natomiast nie sądzę, żeby Trump był silniejszy, jeśli chodzi o sam wynik wyborów w tym roku niż w ostatnich wyborach, ponieważ ta mafia liberalna zdecydowanie nie może dopuścić Trumpowi, żeby wygrał. Także wydaje mi się, że wbrew pozorom jego sytuacja jest dużo gorsza niż w 2020 roku. No i to, co ten stan Colorado, prawda, zawnioskował, żeby usunąć Trumpa z listy prawyborów. Tu już czasu jest bardzo niewiele, bo tak zwany super wtorek to będzie 5 marca. Czyli tak, ale do tego czasu Trump musi się z tych zarzutów oczyścić i wyprostować te ścieżki. Ale do 5 marca będzie decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który jest najwyższym autorytetem prawnym, w związku z czym nawet jeśli Sąd Najwyższy Stanu Colorado dalej będzie uważał, że Trump nie powinien tam być, to może być przegłosowane przez Sąd Najwyższy i jego osoba wróci na listy wyborcze.
To samo jest z Kennedym. Również niektóre stany próbują pozbyć się Kennedy'ego na listach wyborczych i tak dalej. Także no, przewalanka jest ewidentna. Natomiast ciekawa rzecz jest, że kiedyś się zastanawiałem i spekulowaliśmy, która gmina żydowska popiera Trumpa. To jest właśnie Hubert Lubavitch, która jest po przeciwnej stronie Sorosa, bo George Soros również należy do Hubert Lubavitch, ale ona się kiedyś podzieliła na dwie sekty właśnie, takie bardziej lewicowe i takie bardziej prawicowe. Także ci, którzy stoją za Trumpem, to jest ta prawicowa sekta, która ma zupełnie inny stosunek do globalnego resetu, która chce widzieć globalny reset troszeczkę spowolniony, bo oni jedni i drudzy go chcą zobaczyć. Natomiast ten liberalizujący typu właśnie Soros chce szybkiego przyspieszenia. Dla tych, którzy nie wiedzą, George Soros nigdy nie może wjechać do Izraela, bo jest zadeklarowanym antysyjonistą. Także tutaj pokazuje to mniej więcej, jak ten świat żydowski jest fajnie podzielony. No właśnie, no to chyba już sprawy amerykańskie na dzisiaj kończymy. Może powoli wracajmy do spraw polskich. Chociaż niektóre postaci będą tu przeplatały się z tych dwóch wątków. No mianowicie chyba wczoraj doszło do spotkania ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezińskiego z ministrem Bodnarem, no i jak gdyby przekazał wsparcie. To jest ciekawe, że PiS powoływał się na to, że może liczyć na swoich amerykańsko-żydowskich przyjaciół, a tymczasem w tej chwili i Amerykanie, i Izrael, i Unia Europejska albo porówno traktują obie strony konfliktu w Polsce, albo nawet wskazują na dawną totalną opozycję, a obecnie koalicję rządzącą, czyli PiS ponosi potworne straty i wizerunkowe, i polityczne, traci przyjaciół, traci poparcie. Czy nie sądzisz, że jest to spowodowane tym, że odeszli od pewnej zasady? Taka zasada, która obowiązywała, taka trochę mafijna zasada, to była zasada: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Ale ta zasada została ostatnio złamana. To może spowodować taką plemienną, totalną wojnę. Tych, którzy tworzyli państwo popis, czyli jak gdyby niby się różnili, odgrywali taki teatr dla gojów, że jest konflikt, ale tak naprawdę w wielu sprawach szli w jednym kierunku. Ale po pierwsze chciałem przypomnieć słynną doktrynę, parafrazując Kissingera, że jeżeli jesteś wrogiem Stanów Zjednoczonych, to strzeż się, ale jeżeli jesteś jego przyjacielem, to naprawdę masz przeklapane. A wydaje mi się, że PiS tutaj przekroczył swoje swój mandat. Przede wszystkim PiS nie jest kompatybilny z przyszłością Europy, która jest, że tak powiem, domniemana przez Stany Zjednoczone. Oczywiście to nie ma być Europa kontrolowana przez Stany Zjednoczone pod batutą Trumpa, to ma być Europa kontrolowana przez Stany Zjednoczone pod kontrolą demokratów. I czy to będzie Kennedy, czy bardziej prawdopodobne taki Kevin Newsom. Taka globalistyczna. PiS stanął po prostu okoniem i sam fakt, że PiS oczywiście nie jest partią konserwatywną, moim zdaniem, jak wszyscy wiemy, w najlepszym przypadku socjalistyczną partią rozdawniczą, gdzieś tam związaną przynajmniej iluzorycznie z Kościołem, ale jak widać z katolickim Kościołem, z jednej strony mamy miesięcznice smoleńskie, a potem mamy świece chanukowe w polskim Knesejmie, czy nie polskim Knesejmie, w polskim tak zwanym parlamencie. Po prostu to, co robił Kaczyński, już było dla nich nie do kontrolowania, bo PiS im się moim zdaniem wymknął spod kontroli. W tej chwili mamy klasyczny właśnie dowód na to, że u podstawy polskiego tego kryzysu konstytucyjno-prawnego jest podważenie autorytetu i niezależności instytucji. To co w tej chwili się dzieje, że zarówno Trybunał Konstytucyjny i ten Krajowa Rada Sądowa i te inne instytucje nie są traktowane poważnie. Każda ze stron ma swoją własną opinię. To co w Stanach Zjednoczonych, chociażby mówiliśmy o Trumpie, czy może, czy nie może startować w wyborach.
W efekcie i przy szokująco tym rażącym braku wiarygodności tej ekspertyzy prawnej dochodzi do takich absurdów, że mamy takie demonstracje jak dzisiaj w Warszawie, kiedy niektórzy uważają, że mamy tak zwanych skazanych niesłusznie no ofiary, czy jak to się mówi po Polsce, cierpiętników politycznych, co stwarza precedens, że sytuacja polityczna w Polsce jest trudna do kontrolowania przez chociażby Stany Zjednoczone. No i to zauważyłem bardzo ciekawe komentarze w mediach, bo tak jak zawsze krytykowałem Konfederację, że oczywiście odeszło od tego centrum swojego i tak dalej, takie postaci właśnie jak Whipler czy inni, tak teraz muszę stwierdzić, że zarówno Bosak, jak i Mentzen przedstawili ich jedyny wiarygodny i logiczną interpretację prawną tego, co tam się dzieje. Mentzen w wiadomy sobie sposób, ale Bosak bardzo inteligentnie wybrnął moim zdaniem z takiego mata szachowego, ponieważ wszyscy wiemy, że z nową sesją, która miała odbyć się wczoraj, z tego co pamiętam, przesunięto na przyszły tydzień, głosował razem z całym prezydium i osłabił pozycję troszeczkę Hołowni, a jednocześnie kupił sobie czas i w zasadzie stanął po stronie PiSu, broniąc jakoby Kamińskiego i Wąsika, w związku z czym jest prawdopodobne, że PiS nie będzie postulował odwołania Bosaka z wicemarszałka. Jak również to, że mamy przesuniętą sesję Sejmu, również prawdopodobnie kwestia Brauna nie pojawi się na wokandzie jako pierwszy temat. W związku z czym moim zdaniem w tym chaosie polityczno-prawnym, tych happeningów na ulicach i tak dalej, dwoma wygranymi zdecydowanie będzie Braun, który wróci. No tak, tak jak tutaj Leszek powiedział, nawet rozsądne głosy z Konfederacji, ze strony Bosaka, ze strony Mentzena, to no, ciekawa sytuacja jest, ponieważ z jednej strony mamy frustrację PiSu z wielu względów, zwłaszcza ze względu na zatrzymanie tych dwóch agentów, którzy no, trzęśli służbami specjalnymi w Polsce, a z drugiej strony euforię koalicji 15 października, no, która faktycznie przez te parę tygodni nie tylko opanowała telewizję, nie tylko aresztowała te dwie znane centralne osoby, ale też dosyć skutecznie działa. Zobaczymy, kto tą próbę sił wygra. Jakie są twoje, że tak powiem, rokowania na przyszłość, jeżeli chodzi o ten konflikt? Ja wydaje mi się przede wszystkim, że tak jak zacząłem, znaczy skończyłem ostatnio mówiąc o Braunie i o Bosaku, że mieli tam oczywiście jakieś swoje problemy w Sejmie, natomiast to jest pikuś. Wydaje mi się, że Polska jest w tej chwili na krawędzi wielkiego kryzysu parlamentarno-konstytucyjnego, prawnego, jak wcześniej próbowałem zasugerować, że w zasadzie żadna z instytucji nie jest w tej chwili traktowana poważnie i wiarygodnie, a bez tego nie można poważnie zarządzać państwem. Ale sam fakt, że Hołownia przesunął sesję Sejmu z wczoraj na następny tydzień, to zdaje tylko wskazuje na to, że Hołownia wie, że na tym Sejmie nie byłby w stanie zapanować, co oczywiście dałoby podstawę, żeby opozycja w formie PiSu żądała wymiany marszałka. Także nie już Bosak z pozycji wicemarszałka, czy Braun wyrzucony z Konfederacji, tylko nagle mamy tutaj drugą osobę w państwie. Ta tak zwana prawo weta Dudy i nadzieje koalicji rządzącej, że Duda będzie w tej kohabitacji współpracował, okazuje się jedną wielką mrzonką. Sam fakt aresztowania Wąsika i Kamińskiego w tej formie świadczy o tym, że to była ustawka. Moim zdaniem to, że Duda wyjechał z pałacu, pojechał do Belwederu i potem nagle zepsuł się ten autobus, żeby Duda nie zdążył wrócić na czas, to jest właśnie po to, żeby stworzyć ofiary w formie Wąsika i Kamińskiego, żeby jednak do tego aresztu trafili.
No i dzisiaj oczywiście mieliśmy ten wielki protest, który jest początkiem tych gigantycznych, masowych manifestacji. Oczywiście mamy ten dylemat ułaskawienia, który żaden scholar, że tak powiem, prawny nie rozwiązał. Czy ułaskawienie miało efekt, czy skutki procesowe, czy nie? Dlaczego Duda nie chce ułaskawić po raz drugi? To jest, żeby stworzyć właśnie takie środowisko, żeby w zasadzie nie rozwiązać problemu. No i wreszcie mamy tą debatę prawno-konstytucyjną nad ważnością tych instytucji, o której wcześniej mówiłem, KRS, czy Sąd Najwyższy, czy Izba Kontroli. No i wymiana zarządu spółek. Słyszałem, że w Orlenie również postawiono tą panią, byłą działaczkę PO. Wszystkim, kto zarządza telewizją publiczną, tak, i stan likwidacji. To są tematy, których nie rozwiążą w żaden sposób, a jeżeli rozwiążą, to w sposób bezprawny, bo nieustawowo. Wreszcie mamy rzeczy, które się dzieją wokół budżetu. To miała być pierwsza rzecz na wokandzie, że tak powiem, sejmowej. Natomiast już wszystko wskazuje na to, że sam problem budżetu może doprowadzić, moim zdaniem, do kryzysu, impasu i potencjalnie upadku rządu i rozpisania wcześniejszych wyborów. O tym już widziałem, wiele programów powstało na mediach tak zwanych społecznościowych. A jak to się skończy? No, wydaje mi się, że PiS jest dużo lepiej przygotowany, żeby walczyć jako opozycja niż KO. Jest to opozycja totalna, która jest bardzo dobrze uzbrojona poprzez swoją agenturę. No i teraz widzimy tego efekty. Także marsz Tuska, tych miliona serc w porównaniu z tym, co PiS może zrobić na ulicach, moim zdaniem jest nieporównywalny. Tym bardziej, że w tej chwili mają kolejne dowody na to, że KO, czy koalicja nowa, nie rządzi zgodnie z prawem. Bo teoretycznie KO nie ma argumentów, że rządzi zgodnie z prawem, ponieważ przyjęcie pewnych instytucji i podważenie pewnych posunięć prawnych niestety nie jest udokumentowane. I to da amunicję ludziom, którzy są za PiS-em, żeby stwierdzić, że ten rząd jest nielegalny. Wczoraj była certyfikacja wyborów. Nie wiem, czy to potwierdzisz, że wybory były ważne. Natomiast samo to w sobie nie pomoże i no, Europa będzie z ciekawością obserwować wydarzenia w Polsce. Wiemy, że przepchnięta została ustawa o imigrantach, więc to też oczywiście będzie miało wpływ na polską rzeczywistość. Ja osobiście uważam, co jest dla mnie fenomenem, że na przykład polska waluta jest za stabilna na daną sytuację polityczną. Obserwowałem pozycję złotówki w stosunku do funta i euro i franka i dalej jakby nic się nie działo. Ja uważam, że to jest jeden z gorszych kryzysów politycznych, który Polska miała, z mojej skromnej obserwacji. Także jak to się skończy? No, skończy się, jak Duda przestanie być prezydentem, natomiast do tego czasu jeszcze jest sporo czasu. W związku z czym być może nawet takie głosy jak Konfederacji będą bardzo poważnie brane pod uwagę, bo być może dojdzie do ostrej przepychanki w Sejmie. Natomiast nie zazdroszczę Hołowni przyszłego wtorku, bo jeszcze takiego bałaganu to ten Sejm nie widział, moim zdaniem. Czy nie uważasz, że największym przegranym jest prezydent, że on już popełnił tyle różnych głupstw, i tak jakby nie miał planu, co tu w jakim kierunku iść, jak działać. Natomiast no wiadomo, ci najwięksi gracze, czyli Kaczyński, Tusk, oni szykują się do decydującego starcia. I tu bym nie zgodził się z tobą, że wszystkie aktywa są po stronie PiS-u. Moim zdaniem Tusk też bardzo zręcznie, cwanie rozgrywa tą partię, tym bardziej, że ma wsparcie za granicą. Ma wsparcie przede wszystkim w Unii Europejskiej, w której był kiedyś urzędnikiem. O dziwo ma większe wsparcie w Stanach Zjednoczonych niż PiS, a PiS wydawało się był taką maskotką, takim ulubieńcem polityków, zarówno
ze Stanów Zjednoczonych, jak i z państwa położonego w Palestynie. No a w skali kraju to faktycznie być może te demonstracje pisowskie będą duże, ale to są wszystko demonstracje pozawarszawskie, bo w Warszawie poparcie dla PiSu jest minimalne. W Warszawie, jeżeli dochodzi do demonstracji organizowanych przez PiS, to głównie są ludzie zwiezieni z całego kraju. Dzisiaj na tą demonstrację 11 stycznia, bo rozmawiamy pod koniec 11 stycznia w Polsce, przyjechało prawie 500 autokarów, które przywiozły no, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W samej Warszawie warszawiacy generalnie nie sympatyzują z PiS-em. Taka jest brutalna rzeczywistość. Wracając do Dudy, no, to nie jest człowiek, który ma charyzmę, to nie jest moim zdaniem urodzony polityk. Był to człowiek PiSu, PiS, który przegrał wybory, on praktycznie bez Kaczyńskiego nie jest osobą samodzielną. Nie ma też innych jakości, nie zna języków, jest osobą mało prezentacyjną. No, taki Kwaśniewski, który wiadomo kim jest i był, dużo lepiej sobie radzi w tym świecie. Duda nie przetrwa, nie będzie miał żadnej przyszłości politycznej po tej prezydenturze. Podejrzewam, że gdyby faktycznie zaczął się podlizywać Tuskowi, to i tak bez jakichś większych efektów. Wydaje mi się, że próbował wielokrotnie, już w przeszłości betował pewne sprawy, sprzedać się jako niezależnego człowieka, niezależnego polityka, co jest raczej mało wiarygodne. W związku z czym no, jego dni są policzone. Natomiast jeśli chodzi o poparcie Stanów Zjednoczonych, które dzisiaj się chyli bardziej w kierunku KO niż PiSu, PiS stał się z takim anachronizmem. Polska była kiedyś bardzo kompatybilna z Orbanem i z Węgrami, ale kiedyś chyba nawet w twoim programie pozwoliłem sobie skromnie zauważyć znaczną różnicę. Orban jest Żydem, Węgry mają zupełnie inną funkcję, Węgry żyją dobrze i z Putinem, i z Unią Europejską, i ze Stanami, pomimo tego, że blokują wiele ustaw, chociażby pomoc dla Ukrainy. To jest zupełnie inny status, to jest taka Szwajcaria, ale taka biedniejsza i Polska nigdy tego statusu nie dostała. Najlepszy dowód na to, jak potraktowano Polskę w stosunku do Ukrainy, jak potraktował Polskę Żeleński, a przecież nie potraktował Polski Żeleński tak bezczelnie na arenie światowej bez przyzwolenia Stanów Zjednoczonych. Także to był pierwszy sygnał, że PiS jest rzucony pod pociąg i nie ma przyszłości. Być może czuli pisma nosem, że lepiej dla Europy i Stanów Zjednoczonych przede wszystkim jest Polska w rękach liberałów. Także tutaj ten PiS stanie się takim no, skansenem. Nie wiadomo, czy w ogóle utrzyma się bez Kaczyńskiego i czy Kaczyński rzeczywiście pociągnie tą partię dalej, czy kto ewentualnie ją przejmie. Także PiS popełnił podobny błąd, który moim zdaniem popełniła Konfederacja, aczkolwiek wiele osób może się sprzeczać, odszedł od pewnych zasadniczych wartości. W związku z czym nie tylko, że przegrał, ale przegrał brutalnie i w tej chwili w zasadzie ich identyfikacja polityczna PiSu jest bardzo mocno podważona. Tak samo jak Konfederacji, która miała być partią konserwatywną. Czyli przesłanka i rada dla wszystkich, którzy bawią się w politykę, musimy być konsekwentni. I tyle. Duda nie miał charakteru, nie miał oblicza, nie miał profilu. Zresztą prezydent nie powinien teoretycznie mieć, tak? Prezydent powinien być ponadpartyjny, ale tak się nie zdarza w żadnym kraju. I gdyby Duda rzeczywiście był autorytetem prawnym, moralnym czy jakimś tam innym, no to rzeczywiście można byłoby mu wybaczyć. Natomiast w tej chwili jest w łapach Kaczyńskiego. I w tej chwili podkładając Kamińskiego i Wąsika, robi dokładnie to, co mu Kaczyński powiedział, stworzyć scenę polityczną, w którym to właśnie PiS jest prześladowany. Zaczęło się od Witek, brak reprezentacji w prezydium. Teraz mamy oczywiście więźniów politycznych. No i oczywiście wszystkie konsekwencje, które i tak by były, chociażby budżetowe. Polska jest krajem coraz biedniejszym i to wszystko będzie PiS winił, za wszystko będzie winił właśnie KO. No, jeżeli jest to ustawka, to trzeba powiedzieć, że bardzo ciekawie przygotowana, bo pewne rzeczy, które PiS być może sobie wymyślił i chciał przeprowadzić, ale które byłyby niepopularne w społeczeństwie, zrobi to teraz rękami Platformy i po dwóch, powiedzmy, latach powróci do władzy i wszystkie rzeczy, które
w zasadzie po cichu, nieoficjalnie chcieli przeprowadzić, nie przeprowadzi Platforma. Natomiast potem powiedzą, no cóż, klamka zapadła, to już są sprawy, nie będziemy do nich wracać. Platforma wprowadziła, nikt w PiS-ie nie będzie mówił, że Platforma wprowadziła to, na co PiS tak naprawdę liczył, że będzie wprowadzone. No. I to jest, Poza tym prawda. Zauważmy też klęskę PiS-u taką instytucjonalną, w sensie na przykład jego takich dzieł. Jednym z dzieł PiS-u za ich kadencji było przekształcenie Biura Ochrony Rządu w Służbę Ochrony Państwa. I co się dzieje, jak prezydent Duda z panią Cichanouską walczy o demokrację na Białorusi, to w tym czasie oficerowie Służby Ochrony Państwa w Pałacu Prezydenckim wprowadzają policjantów i oddają w ręce tych policjantów gości pana prezydenta, czyli służba, która stworzyli pisowcy, nie stanęła po stronie PiS-u. No w pewnym sensie to dobrze o tym świadczy, świadczy o tej służbie, bo to powinni być państwowcy, a nie jakaś bojówka partyjna, ale z punktu widzenia PiS-u na pewno jest to odbierane jako porażka. Wydaje mi się, że to wszystko sprowadza się znowu do tego, co próbowałem. Ja nie mam żadnego przygotowania prawnego, żeby to mówić. Natomiast rozumiem jedną rzecz, że jest zasadnicza różnica między ustawą a jakimiś tam postanowieniami, które są przepychane kolanem, które nie mają mocy prawnej, ponieważ nie są konstytucyjne. I tak robił PiS i tak robi w tej chwili KO. I to robią również w Stanach Zjednoczonych, że wiele rzeczy jest zdecydowane przez prezydenta w formie pewnych dekretów, które później przychodzi następna instalacja polityczna i odkręca. Gdyby to było wszystko ustawowo, to już by nie było tak łatwo. I musimy wrócić do zasad państwa prawa. Wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Nie mówiliśmy o tym, ale tylko powiem jednym zdaniem. Obserwujmy, co się dzieje za naszą zachodnią granicą z przewoźnikami, rolnikami, bo tym zamkniemy chyba dzisiejsze spotkanie, dlatego że na to nie było miejsca. Natomiast tutaj niestety strajk kierowców ciężarowych w Kanadzie skończył się niestety masakrą. W Polsce nasza granica wschodnia, rolnicy i tak dalej. Może najwyższy czas, żeby siły się zjednoczyły i biorąc przykład właśnie z Niemców, wywrócić to wszystko do góry nogami. Być może byłby to najlepszy pretekst, żeby wszystkich polityków ustawić na baczność. To komentując też dwoma zdaniami tą sytuację w Niemczech, no naprawdę godna podziwu organizacja, masowość tych protestów, włączenie postulatów również politycznych i to takich, które nie do końca były wcześniej w tych środowiskach, czy to transportowców, czy rolników znane, no bo jeżeli transportowcy i rolnicy, którzy zapoczątkowali ten protest, mówią teraz o migrantach, mówią o środowiskach LGBT, mówią o energii, więc mówią o bardzo ważnych sprawach, z którymi nie byli wcześniej kojarzeni. Moim zdaniem zauważmy też jedno, że do tego protestu podłączyła się największa partia, Alternatywa dla Niemiec. Właśnie chciałem powiedzieć, tak. I wydaje mi się, że tu jest klucz do tej sprawy, że dwa środowiska mogą mieć decydujący wpływ na dalszy przebieg tego protestu. Po pierwsze, środowisko polityczne, czyli AfD, a także środowisko służbowe, czyli BND. Moim zdaniem bez służb, zwłaszcza wojskowych niemieckich, te protesty nie miałyby takiej dobrej organizacji, takiego zasięgu i nie byłyby tak, no w pewnym sensie skuteczne. Więc wsparcie polityczne Alternatywy dla Niemiec, która chce wysadzić z siodła Olafa Scholze, a także wsparcie służb, które być może na to samo liczą. Być może służby uznały, że Scholze za bardzo ich pcha w jakąś awanturę ukraińską i że po prostu z punktu widzenia służb niemieckich i armii niemieckiej no należy tą sytuację zmienić. Więc myślę, że to jest też rozwojowy bardzo temat. Może jak będziemy rozmawiać za jakieś 2 tygodnie, to w sprawie tych Niemiec też będziemy mogli więcej coś powiedzieć.
Ale tylko chciałem dodać, że nieprzypadkowo ten ruch, protest został powiązany z ruchem faszystowskim. Także przez AfD właśnie nadano im taką nalepkę. Także gdyby w Polsce na przykład Konfederacja jako jedna partia poparła protest rolników czy transportowców, nie jeden czy dwóch posłów, gdyby faktycznie zrobili z tego to, co robi AfD, też by oczywiście przypięto im łatkę faszystów, ale miałoby to przynajmniej sens. No ale wtedy odezwałby się taki Whipler i powiedziałby, nie mamy z tym nic wspólnego. No dobrze, to chyba na dzisiaj wystarczy. Już żeśmy sporo rzeczy omówili. Niektóre rzeczy są w trakcie, kiedy my o nich mówimy, one jeszcze się nie zakończyły, więc jak będziemy to puszczać za 2-3 dni, to może się okazać, że część tych tematów stała się już Nieaktualna. nieaktualna. Ale cóż, trzeba zadawać pytania, trzeba dyskutować. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był Leszek Szostak. Dziękuję Ci bardzo, Leszku. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Panie Bogu, dziękuję bardzo. A Państwa bardzo proszę o oglądanie naszych programów i na YouTubie mamy dwa kanały, również kanał na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, na Odyseę, wszędzie tam nasze filmy. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, za darowizny, dzięki którym możemy od kilkunastu lat działać i rozwijać naszą działalność. Darowizny są na nasze cele statutowe, czyli na edukację, na media, na wydawnictwa. Można je wpłacać, te darowizny, na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. No i oczywiście, skoro mówię o wydawnictwach, to zachęcam do zaglądania na stronę naszej księgarni wysyłkowej. Ta księgarnia ma nazwę CEP, tak jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a tam książki zarówno naszego wydawnictwa, jak i wydawnictw z nami zaprzyjaźnionych. Z naszego wydawnictwa może się ograniczę do dwóch serii wydawniczych. Seria Jedynie Prawda jest Ciekawa. Dwie ostatnie książki dotyczą dwóch wybitnych postaci w obozie narodowym. Jędrzej Giertych, przedstawiciel narodowej prawicy, a także Bolesław Piasecki, czyli przedstawiciel lewicy narodowej. Myślę, że obie postacie bardzo ważne, jeżeli chodzi o historię polskiego obozu narodowego. A także książki w serii Gorące tematy. Tam są cztery książki, ja pokażę dwie. Po pierwsze książka francuskiego autora Pierre de Villemarais, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, bardzo ważna książka, i książka niemieckiego z kolei autora Henneke Kardela, Hitler założycielem Izraela. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą książkową na cep-sklep.pl. Dziękuję bardzo, do widzenia.